Znajdujemy się w Kazuniu Nowym, gdzie za kilka chwil nastąpi przekazanie obowiązków dowódcy pułku. Także zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości. Kompania! Jako gospodarz uroczystości mam zaszczyt przywitać na terenie 2. Mazowieckiego Pułku Saperów wszystkich szanownych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Serdecznie witam inspektora rodzaju wojsk Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, generała brygady Sławomira Kowalskiego, w obecności którego nastąpi dziś uroczyste zdanie i objęcie obowiązków dowódcy pułku. W sposób szczególny chciałbym przywitać moją żonę Beatę i podziękować za jej obecność. Proszę o odczytanie decyzji ministra obrony narodowej. Decyzja ministra obrony narodowej numer 2026 z dnia 9 czerwca 2017 roku. Pułk Spaśni. Pułkownik Przygoda Adam, dowódca pułku, dowództwo, 2 pułk Saperu, zwalniam z zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 26 czerwca 2017 roku wyznaczam na stanowisko służbowe. Szef oddziału zastępca szefa zarządu, oddział operacyjny, zarząd inżynierii wojskowej, inspektorat rodzaju wojsk, dowództwo generale rodzaju sił zbrojnych. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Paść! Poczet sztandarowy, paść! Przed frąszyku, paść! Jesteśmy świadkami ceremonii przekazania sztandaru 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Złożony meldunek inspektorowi rodzaju wojsk dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych generałowi brygady Sławomirowi Kowalskiemu o przekazaniu obowiązków dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Panie generale, dowódca 2. Pułku Saperów, pułkownik Przygoda, melduje zdanie obowiązków dowódcy 2. Pułku Saperów.
Panie generale, podpułkownik Ruszczyk meduje objęcie obowiązków dowódcy drugiego pułku zaperu. Przekazania obowiązków dowódcy drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów. Obecny dowódca pułkownik Adam Przygoda w dniu dzisiejszym przekazywał obowiązki obecnemu zastępcy podpułkownikowi Arturowi Gruszczykowi w obecności inspektora rodzajów wojsk pana generała brygady Sławomira Kowalskiego. Dzisiejsza uroczystość była poprzedzona złożeniem wiązanki kwiatów przed grobem poległego sapera w Kazuninowym. Następnie inspektor rodzajów wojsk w towarzystwie dowódcy pułku oraz obejmującego nowego dowódcy pułku udał się na plac apelowy drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów, gdzie przebiegała główna część uroczystości przekazania obowiązków. Po przemówieniach okolicznościowych nadszedł czas na moment kulminacyjny, czyli przekazanie sztandaru jednostki wojskowej, który jest symbolem honoru, godności żołnierza polskiego, a więc moment symboliczny, w którym dowódca zdający obowiązki przekazuje sztandar jednostki wojskowej oficerowi, dowódcy, który te obowiązki przejmuje. Wszystko odbywa się w obecności inspektora rodzaju wojsk generała Kowalskiego. Po uroczystym przekazaniu sztandaru oraz podpisaniu protokołów przyjęcia przekazania dowodzenia pułkiem nastąpiła defilada pododdziałów oraz defilada sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów oraz pokaz musztry paradnej, którą wystawiła kompania honorowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.